To mój nowy character reading, który zrobiłem w Autodesk Maya. Z tutoriali Digitech Tutors uczyłem się. Panowie z Autodesk udostępnili. Smoothme preview jest włączony. Trzeba byłoby go wyłączyć. Ale zablokowałem go w warstwie. Teraz go odblokowałem. Smoothme tu jest. O, teraz jest gładko i pokażę wam. Robiłem sam tą animację, to robiłem w Autodesk Maya 2016. Dobra, no, zaraz się zatrzymam. Kontrolki sam budowałem, jak widać. To znaczy, wolałbym siak to włączyć. Palcami też mogę ruszać. Muszę sprawdzić, jak to działa. Trzeba oś ustawić. Object. No i tutaj character rigging umożliwia swobodną animację obiektu. Mogę mu animować palca. Nie, to nie ten. To jest chyba ten. Digital Tutors mi dał. Z Digital Tutors materiały mam, jak animować postać. Nie jest mu zdjąłem nic w rękę. Mogę też mu animować biodro. Ma też Global Control. A nie, on jest schowany tu. Dzięki temu ostać idzie do przodu za pomocą tego narzędzia Global Control mogę ostać do przodu przesuwać. Oczywiście tu jeden błąd popełniłem, bo nie przesunąłem Global Control w tym samym czasie. Dobra, to teraz przejdę. Pokażę wam potem, jak działa Blend Shape. Jak używać Blend Shape w Autodesk Maya, jeżeli ktoś z was nie wie. Tylko sprawdzę, jak rendering mój będzie wyglądał. A, takie fajne tutoriale są Digital Tutors. Delano Atias opublikował. Tylko ja używam Mental Ray Smoothme Preview. Nie jest renderowany przez Maya Software Render. Nie wiadomo też dlaczego. Po prostu Maya Software Render nie wspiera Smoothme Preview. Smoothme Preview jest renderowany tylko przez Mental Ray. Ach, dobra, aby nie było... Dobrze, to może ja to skrócę. Ale jaki ładny jest Mental Ray. Tylko że niestety, jakbym chciał animację zrobić, to musiałbym dać na niższą jakość i niższą trochę rozdzielczość, aby krócej czekać. To jest Control Head do kontrolowania głowy. To jest... Trochę mogę ręką przesunąć. Kontrolka do przesuwania ręki. To tak samo. Budowałem sztylet za pomocą kontrolek i za pomocą paru takich ważnych rzeczy, które Maya ma tutaj. Rigging. To jest... Muszę to odsłonić, bo to ważne. To się nazywa Parent Constraint, nie używałem. Point Constraint użyłem do tego. Orientation Constraint użyłem. Tych rzeczy nie. Set Key też używałem, aby animować obiekt. Haha, jestem tutaj. Taki wykrzywiony koleś. To znaczy kinematykę odwróconą też mogę użyć.
ale jak charakter rigging robię, biodra mogę mu też animować. Tutaj jest też pol wektor do ustawienia, jak ma być noga pol wektor, jest to ważne. Aha, tutaj jeszcze jest do wyginania jego kręgosłupu, nie, to jest do głowy. Trochę się zgarbił biegaczek. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. I mogę też tak chodzić. Przesuwam teraz manualnie. Co ja to zaznaczę? Chyba to. Do pierwotnej pozycji ustawiłem go. To jest mój charakter rigging, który zrobiłem sam w maju. Oczywiście z tutoriali Digital Tutors. Mają fajne tutoriale, możecie tam wejść i zaraz wam pokażę. Tu se wejdźcie, moi kochani. Tutaj mają bardzo fajne tutoriale. Software, oprogramowanie. Maja. I tu sobie możecie wybrać teksturowanie, dynamics, animacje i rigging ja wybrałem. Ale oczywiście ściągnąłem tutoriale z chyba z torrentów, bo to są płatne tutoriale, różne takie bajerańskie rzeczy można. Można naprawdę dużo rzeczy się z tego nauczyć, to jest najlepsze. Ja się z tego nauczyłem, bo mam ich na moim dysku też. Dziękuję za uwagę, DJ Shimi. W następnym tutoriale omówię modyfikator Animation Editors, Blend Shape omówię, rigging to będzie Geform, Blend Shape. Potem pokażę wam, jak animować twarzy. Będzie fajnie.